Takže mám dělat nějaký živý vstup, jo, teda. Takže můžu, jo? Ale autograf mohu dát, v sumě. Mám wrażenie, že ten tunel nikdy se nekončí. Cześć! Witam się z wami w ten ciepły i słoneczny dzień. Tak. I postanowiłam was zabrać na mały spacer po Pradze. Nie mam jakichś generalnie większych planów, natomiast chciałabym wam troszeczkę pokazać tutaj jakieś fajne miejsca. I jeszcze w ogóle dowiedziałam się, że jest coś takiego jak festiwal filmowy w Lucernie, więc może uda nam się tam dostać i wtedy coś ciekawego zobaczymy. Podjadę sobie kawałek tramwajem na Krzyżykową i stamtąd pójdziemy na spacer na Żižkov. Dobra, jestem przygotowana, wybrałam sobie gotówkę, bo z moich obserwacji wynika, że Czesi dużo bardziej lubią używać gotówki, w sensie dużo częściej niż Polacy. Także jesteśmy gotowi i możemy iść dalej. A tak w ogóle to czuję się mega niezręcznie nagrywając i mówiąc na ulicy do telefonu, ponieważ nie wiem, jestem trochę nieśmiała, ale ostatnio mam wrażenie, że nadszedł czas na moje przełamywanie swoich granic, jak na przykład to, że poszłam sama do kina. Także kolejny czas na kolejny krok, także trzymajcie kciuki. A i w sumie to nie wiem, czemu jakby ludzie się patrzą na mnie, kiedy nagrywam. Czy to dlatego, że w sumie wyglądam dziwnie, bo chodzę i gadam z tym deadcatem, czyli z tym mikrofonem i w sumie śmiesznie to wygląda, czy dlatego, że myślą, że jestem jakaś sławna i może chcą autograf. W sumie nie wiem, czy im mówić, czy w sumie jestem tylko sobą i... Ale autograf mogę dać w sumie. Jesteśmy teraz na Karlinie, czyli w takiej w sumie dosyć nowoczesnej części. Mam wrażenie, że ten tunel nigdy się nie kończy. Pamiętam, jak jeszcze mieszkałam na Żižkově i chodziłam właśnie przez ten tunel na siłownię, na zajęcia ze spinningu. Jak szłam na zajęcia z górki, to było zarąbiście. Ale jak wracałam z zajęć pod górkę, to... No w każdym razie jesteśmy już na Żižkově. W sumie z tego całego vloga to chyba wyjdzie wieczorny spacer ulicami Pragi. W ogóle nie wiem, jak to będzie wyglądać na kamerze, bo mój sprzęt nagrywający nie jest zbyt profesjonalny, także mam nadzieję, że coś będzie widać. Patrzcie, Żižkovská wieża telewizyjna. Może w sumie podejdziemy bliżej. No i jesteśmy. Jeżeli zastanawiacie się, co to są te takie wspinające się dzieci po wieży, to są to rzeźby autorstwa czeskiego artysty, który nazywa się David Černý. Moim zdaniem są one trochę creepy, jak tak zobaczyć je bliżej, ponieważ zamiast twarzy mają takie... No, nie mają twarzy w każdym razie. No a tam na górze tej wieży znajduje się restauracja i ponoć jeden chyba pokój hotelowy. W sumie teraz tak nie widać bardzo, jak to jest wysokie, ale... No ale jest to znak rozpoznawczy Żižkova i zawsze można z daleka Żižkov rozpoznać.
Zawsze w sumie chciałam fotkę z tą wieżą, a w sumie teraz mam ją, nice, co? Stąd w sumie lepiej trochę widać całość. Wiem, że w Dzień Niepodległości na przykład Polski nawet podświetlana ta wieża jest na biało i czerwono. Mimo, że świętego Marcina było dwa dni temu, to jakby każda okazja jest dobra, żeby nabić się dobrego wina. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, co jeszcze nam się uda dzisiaj zobaczyć. A to jest namiestki Jiřího z Poděbrad, nazywane słodko przez ekspatów JZP. Takže mám dělat nějaký živý vstup, jo? Teda. Takže můžu, jo? Dobrý večer, nacházíme se u restaurace Il Capitano, kde se momentálně prodává jeden z nejlepších a nejkvalitnějších svařáků v celé Praze. Doporučuji vám toto místo navštívit, zastavit se, oddechnout a nasát vánoční atmosféru. Tak, to moje ukochane muzeum. Chyba nigdy mi się nie znudzi. Także kupiłam już bilety na litewski dramat pod tytułem Lidę, które znamy. Także zobaczymy, jak będzie. Potem wam znać. This spring, so it's a very, very brand new movie. I haven't seen it myself, but it has already received positive reviews, at least in Lithuania.
jakby co to jest bankogramen, czyli ramen z jajkiem, krewetkami, mlekiem kokosowym, sezamem i Naruto. I z trawą cytrynową jeszcze. I limetką w sumie. W sumie myślę, że chciałabym powiedzieć jeszcze ze 2-3 słowa na temat tego filmu, który widziałam, ponieważ moim zdaniem jest on wart uwagi. Przedstawiał on cztery historie różnych ludzi, którzy w żaden sposób nie byli ze sobą powiązani. W sumie jedyną cechą wspólną był fakt, że wszyscy mieszkali w Wilnie. Przedstawiał on natomiast takie jakby największe problemy dzisiejszego społeczeństwa i jednym z nich była właśnie samotność. Ten wielokrotnie skłaniał do myślenia i zadawania pytań. Moim zdaniem zostawił on więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego jakby ten aspekt czyni go wyjątkowym. Dodatkowo obraz Wilna, właśnie przedstawiony w tym filmie, był bardzo, bardzo piękny. Naprawdę bardzo, bardzo pięknie to Wilno tam wyglądało. Ciekawym zabiegiem było też to, że w niektórych scenach jakby perspektywa była pierwszoosobowa, czyli tak jakby oglądaliśmy historię oczami bohaterów, czy tam głównie jednego bohatera, dlatego to też było bardzo ciekawe. Generalnie film ten miał swoją premierę na wiosnę tego roku, ale już zyskał kilka nagród. Niestety te nagrody głównie są litewskimi nagrodami, dlatego nie jestem do końca pewna. Jeżeli się nie mylę, to jedną z nich była Nagroda Złotego Krzyża. Reżyser natomiast jest bardzo początkującym reżyserem, jest to jego w sumie pierwsza produkcja. Natomiast zarówno scenarzystka, jak i kompozytor muzyki są już troszeczkę bardziej doświadczeni i odnosili już wcześniejsze sukcesy. Moim zdaniem generalnie film ten jest z pewnością wart uwagi i jeżeli tylko kiedyś będziecie mieli okazję go zobaczyć, to jak najbardziej Wam polecam. A tak w ogóle to dajcie mi proszę znać, czy takie vlogi Wam się podobają, takie spontaniczne, gdzie w sumie chodzę sobie po Pradze i pokazuję różne ciekawe miejsca. Bo ja w sumie nie wiem, czy mam robić coś innego, czy raczej coś innego chętnie byście oglądali. Ja na dzisiaj na przykład w sumie nie miałam większego planu, tylko poza tym kinem, bo to była jedyna rzecz, którą miałam zaplanowaną. Dlatego dajcie mi proszę znać, czego chcielibyście więcej i co Waszym zdaniem byłoby ciekawe. Będzie mi bardzo, bardzo miło. A tymczasem ja się z Wami żegnam i dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Ahoj!